były ofiarne. Co to znaczyło u Kuzińskiego ofiarna i zdolna uczennica? Taka, która robi notatki z lektur, taka, która nawet na wakacje, jak on jest w Zakopanem we Lwowie, idzie do znajomych i do biblioteki, wyciąga książki, pakuje i wysyła Chybińskiemu do Zakopanego, podlewa kwiatki i zaprasza do domu, jeżeli ma radio, bo jak wiemy, w okresie, w latach 20, pod koniec lat 20, radio nie było w każdym domu. No i takie uczennice, które nigdy się nie zbuntowały, to jest oczywiście Maria Szczepańska, natomiast buntowniczka Bronisława Wójcik-Kurian robiła to wszystko w sposób perfekcyjny. Korespondencja mówi o nieprawdopodobnej pracy, jaką robiła na rzecz Chybińskiego. No potem nie poddała się jego sugestiom co do dalszego kierunku swojej kariery, tematyki właściwie swoich prac naukowych. I ostatnia rzecz. Chybiński uważam, że był postacią, która potrafiła, nie dzisiaj jakby żył, to by był świetną osobą, która przygotowuje granty i wszystkie uzyskują pieniądze. Dlatego, że potrafił pracować w grupie. Co to znaczyło potrafił? Miał ideę i narzucał ją wszystkim. Bez względu, czy się komuś podobało, czy nie podobało, ale pokrzył ten w sposób stanowczy. No i tak samo kwestia recenzowania prac swoich dyplomantów. Barbak i Lisa byli jego uczniami. Wszyscy jego uczniowie recenzowali publikacje pozostałych uczniów. Czyli praca w korporacji muzykologicznej wspaniale zorganizowana i ofiarna praca kobiet. Przechodzimy teraz do działalności innej artystki. Proszę panią dr Ewę Niedecką z Uniwersytetu Rzeszowskiego, okres lwowski, działalności naukowej i artystycznej Zofii Drexler-Pasławskiej, zwłaszcza ta naukowa nie jest nam znana.